Cześć, witajcie. Z tej strony Ewa. To jest kolejny odcinek z Bolusiowa wraz z Urbanem. Siemaneczko. A w dzisiejszym odcinku znów klas, ale tym razem z siewnikiem Unii. Nie taki normalny, unijny, słuchaj, ta ludziska, siewnik, jak mi wymyśli, ta, że to takie zdezelowane, że to takie zniszczone, że to takie Bóg wie co jeszcze. To panie, to jest najnowszy cud technologiczny. Panie, ja go 3 godziny, żebym próbował uruchomić, a dopiero potem zaczął działać. A w dzisiejszym odcinku siejemy na pełnej, bo terminy gonią. Słuchajcie, trzeba rzepaki posiane, trzeba teraz soję posiać. No bo co, no trzeba szukać zysku, nie? Trzeba wyjść z kredytów. No niby 200 tysięcy na kuncie, panie, ale to co? Co z tego, jak Urban mi przelał pieniądze? Zamiast do banku to mi przelał. Pomylił się, my wsiadamy w klasę i jedziemy z tym koksem na Bolusiowo, tam, na tamtą część Bolusiowa, bo mam dwa pola do obsiana koło Urbona. A Urbon, co ty robisz? Sieję rzepak. O, patrz ta, jaka burżuazja u niego zadziała się. Słuchajcie, ludziska, mamy z Urbanem takie ogłoszenia parafialne, jak to zwykle na początku każdego odcinka, tylko żebym nie przypieprzył w kamień. Nie przypieprzyłem, jadę dalej, jestem zadowolony. Włączymy koguty, żeby nas policja tutejsza bolsiowska nie zgarnęła. No i jedziemy z tym koksem. Ogłoszenia parafialne są mianowicie w tej postaci, iż nie mamy generalnie z Urbanem pomysłu na serię. I tu jest prośba do was. Urbana w odcinku oczywiście było to samo. Wymyślcie, proszę, żebyście wymyślili jakąś fajny tytuł na tą naszą wspólną serię. Oczywiście nagrodą, i tutaj uważajcie, nagrodą jest po pierwsze modpack do tego, który żeśmy skompletowali wraz z mapą, a po drugie możliwość grania z nami, nagrania z nami odcinka, w sumie dwóch, bo jeden do mnie, jeden do Urbana, czyli w sumie dwóch odcinków. Oczywiście z Bolusiowa, dla zwycięzcy, naszego laureata. Wybór, na jakich zasadach będziemy wybierać. O, przejeżdżam przez środek wsi. Heniek jak zwykle, ty. Heniek jak zwykle pod sklepem stoi. Flaszko, nie? Tak. Kryterium, no po prostu jakaś fajna, kreatywna, ciekawa, interesująca, niestandardowa, że tak powiem, nazwa na serię. Coś takiego naprawdę ciekawego. Z kopem i taka spadająca w słucho. Tak, też jakaś taka, może być humorystyczna, ale absolutnie nieobraźliwa. Dobra. Coś wsiął, coś w tym stylu, nie wiem. Tak, a my siejemy soję. Coś ciekawego. Nie będziemy sugerowali co, nie będziemy mówili nic, po prostu polecamy. Zobacz. W ogóle pomysłu, żebyście nam pomogli. Tak, tak, bo oczywiście ten kanał, nasze kanały są robione też dla was, nie dla nas, bo po to my to tworzymy, także tak sytuacja się ludziska przedstawia i zapraszamy chętnie do udziału. Oczywiście modpack nie jest przeznaczony na rozpowszechnienie. Na... Tylko do osoby, która go dostanie, to nie może go weź to dokąd. Rozpowszechniać. Bo brakło mi tego słowa. Ludziska, jak słyszycie pikanie, to właśnie ten cud technologiczny. A ja cię nie widzę, gdzieś ty? Ja jestem na polu numer... Dobre pytanie, ile? Ale gdzieś w tej mojej wsi? Tak. A, widzę cię. Koło Brączkowskiego Eugeniusza. A ja widzę cię. Widzisz buzię w tym tęczu? Widzę. No, ludziska... Wjechałem do rąk. Tak się zapatrzył. Ty, a naprzeciwko tego pola, którego ty robisz, to jest dziewiątka, nie? Naprzeciwko. A no, chyba. Tak ci powiem. Już się mówię. Mijaczek. Dziewiątka. Gdzie ja robię tu? Tutaj. Czy gdzieś tutaj się jest? Matko kochana, co to jest wspaniałe. To jest piątka. To jest piątka. A to też moje. Ale nie, to dziewiątka jest za gospodarką, nie? Za tą gospodarką moją. Za krowami, o. Dobra. Dobrze jest. Ale będzie dziwnie,
Czemu? Bo jak siejesz, to siejesz tak, jak na mojej gospodarce siał. A no tak, no bo u nas niedokładnie zrobione niestety. Także ludziska zachęcam. Widzieli, jakie są numery map, nie? No tak. Zachęcam ludziska do udziału, bo atrakcja nie zapomniana. Oczywiście termin to jest do środy obecnej, do tej środy, obecnej środy, tak, bo przyszłej środy nie. Do 18 chyba. Chyba tak. Tak, do 18. Do 18. O 18, że tak powiem, na odcinkach obu naszych, czyli u mnie i Urbana, będzie. Ja o tym kursie będziemy przypominać w każdym odcinku z Wolusiowa aż do środy. Tak, bo ten, bo będzie informacja i u mnie, i u Urbana, bo nie wiadomo. Zobaczymy, to nie ma znaczenia, który z naszych widzów, czy to nasz, czy to mój, czy to Urban, czy jakiś wspólny, bo takowych pewnie. Osoba, która wymyśliła. Tak. Będziemy się kontaktowali. No oczywiście najrozsądniej, żeby tam ogarnąć. A tam. Jeśli ta osoba, która wymyśli tą fajną nazwę, nie będzie chciała z nami nagrywać, no to. To weźmiemy po prostu ludzi, którzy wzięli udział w tym konkursie, weźmiemy randomową stronkę ze skryptami do losowania i po prostu pomnumerujemy te nazwiska alfabetycznie, nie alfabetycznie, na zasadzie zgłoszeń od jednego do iluś tam i wylosujemy numerek. No i wylosujemy osobę. Tak. Także nawet ta osoba będzie mogła być na live'ach i w ogóle. Na live'ach tym bardziej, bo nie wiem, u mnie by mogła być ta osoba na live'ach. O, uderzyłem w kamień z napisem love. Aha, to jest. Ale mi pika tej sierpni. No mi też, to strasznie. Ale fajnie pika. No. Fajnie, że jak jest opuszczony, to nie pika, tylko raz, tak. No mój pika jakby informuje, że komputer informuje, że jest. Jak opuszczasz, też pika. Słuchajcie, ludziska, ten siewnik unijny ma możliwość robienia ścieżek technologicznych. I na zasadzie takiej, że ja to robię manualnie, czyli mogę sobie odpalić wtedy, kiedy mi się podoba, ale może być tak, że ustawia się w komputerze jakby samego siewnika ilość przejazdów, bądź ilość metrów, jaką mamy przekroczyć, żeby... I ta ścieżka się... Ustawiałeś to sobie? Nie ustawiałem, bo wiesz co, nie wiem, ile mam zasięgu raucha. W tym sezonie nie, ale w przyszłym już się będę tym bawił. Jestem ciekawe, czy ta nasza tak zadziała. Ten mod nie cenia. Ale nie wiem, czy go wrzuciliśmy. Nie wiem. Trzeba sprawdzić. Zobaczymy. Jorze mnie jest pewny. To przejdź po trawie, zobaczysz. Ale nie, chyba się jedzie. Duże masz lagi? Takie średnie. Ale mi nawet budzi. A. Nie, bo ja no... Płynność jak na singlu. Ale się wkręciłem, to było się nie ma. No i ludziska generalnie widzę, widzę, że seria z Bolusiewa i u mnie Urbana się przyjęła, także super. Cieszymy się strasznie. No i co, no i będziemy cisnąć, nie? Ja już prawie zasiałem te pole, nie? No ja jeszcze nie. Czekaj, coś, ja was opowiadam, te duże siadzie, ale... Mnie to ja jeszcze. Ten katuje tego Zetora. Słyszysz go w ogóle? No. To już jadę sobie. Nie, spoko. Nie, ale ja jadę po prostu. Spoko. Dajemy radę, nie jest źle, mogło być zawsze gorzej. Ja się zastanawiam, czy mi starczy materiału siewnego. Nie. Czy nie będę musiał domówić? I to jest pytanie za 100 punktów. Chyba ci starczy. No nie, byłbym tego taki pewien. Niby 1200, 1800, przepraszam, w siewniku, ale to wiesz, jeszcze soję trzeba posiać, jeszcze trzeba pszenicę, jęczmienie posiać. A gdzie jeszcze kukurydza, buraki, panie? Oho! Oho! Błoto! Aha! Ciągnie się, nie zapadł pod błotem. Ja nie mogę, no Jezus praktycznie. Ty ją w ogóle nie wierzę w to błoto, ja pierdzielę.
No właśnie, bo niektóre mają takie te płaska tekstura po prostu. No, a to fajne, że nie zawsze takie te. No, to akurat spoko. Bo ja tych bot za tymi botami tak średnio, nie? No, znaczy mi się bardzo podobało te z tymi liściami, co tam chyba fałę co zrobił. 15, pamiętasz to, tak... Czy to było to tak świgało tym. A, no, to chyba Fałena było. To bardzo fajne. Fałenowski chyba. Ale lepsze było... Kurde. Najlepsze było wtedy, gdy... Było na takiej mapie dodane te boty, że było takie, które znikało i takie, które było, nie? I to było fajne. A, tak, na góralach takie było. Że jak przyjechałeś, to te jedno ci znikło, a niektóre było takie stałe, nie? Tak, tak, na góralach takie były. Jak było tak porozrzucane, to było zarobiste, bo tak fajnie to wyglądało. No. To było świetne. No trzeba poczekać, to wszystkie skrypty trzeba przerobić też, nie? No pewno będzie. 17 to było to. Coś tak mi się wydaje. Chociaż powiem ci tak szczerze, że ten mod błota, który jest tutaj, ten takiego wiesz, spodku, to wystarcza mi. Mi też to się bardzo podoba. I to mi wystarcza, ja się nie muszę, ja nie jestem wielkim fanem, przynajmniej ja. Czego? Takiego ekstremalnego kopania się w błocie. Znaczy wiadomo, w niektórych miejscach by to mogło być takie coś. No ale też nie za dużo, stary. No ludziska, no. Ja rozpocząłem te siebie z tą Unią i tak trochę sceptyczny byłem, bo to zawsze Unia, to tak... To blad jest. Już jest blada, człowieku. Ale tak przesiałem jedno pole rzepaku, drugie pole rzepaku. Najpierw zanim oczywiście poustawiałem ten siewnik, on się zastanowił, czy chce działać, bo to nie takie proste jest, żeby... No myśmy z Urbanem za 30 minut próbowali rozkminić, jak go uruchomić. No. Ale skryptowane jest naprawdę fajnie. Tak było. Potwierdzone info. Także, no, będzie klewo. Także ruszamy z tym. No myślę, że ludziska, że to, czego nie zrobimy na live'a, wróć, tego, co nie zrobimy na odcinkach, to będziemy kończali na live'ach. No. Także tak sytuacja się tutaj będzie kreował. No bo musimy to jednak posiać. A chcę jak najwięcej na tym też bullshit pograć, żeby tą mapę poznać, bo szczerze powiedziawszy to nie miałem nawet czasu. Tak, to jest największy problem, bo jeżeli masz niedokładną minimapę, no to tutaj się robi to. Przecież fajne, że jest numeracja już, nie? To jest spoko, bo po kształcie my się już dowiadujemy, jak to jest pole. No tak mniej więcej, no bo generalnie wiecie, no bullshit się do 17, do 15 i w sensie mapy same nie zmieniło, tak? Układ jest taki sam, więc ja też sporo grałem na Bolusiewy na w 15, więc ja te pola gdzieś tam kojarzę. Ja też. Gorzej i lepiej. Alem kojarzem. A soję tak na spróbunek, żebym zasiał, można by powiedzieć. Co zaraz siejesz? No soję. No to ja też zaraz sieję chyba. Ja to takie malutkie poletko. To może z 2 tony widać, nie więcej. Wiesz, Urban, u mnie nie może być czegoś na małą skalę. Chyba, że nie wiem, że coś miał te małe pole, że soi, ale to będzie kijowo. Znaczy wiesz, soję możesz zawsze sobie wziąć na przykład na poplon albo na... O kurwa, jeszcze poplony trzeba będzie siać. No poplony, to ja się właśnie teraz tutaj sieję poplony, ale tak normalnie jedno pole sobie zrobię z tego. Zboża i sobie skosza, nie? Nie, poplony to jak orka będzie szła. No właśnie też tu później załaram, ale ja robię taki poplon. Do krów, nie? A reszta to wiesz, rzadkie. A ty próbowałeś zrobić kiszonkę, w sensie zielonkę z jęczmienia na przykład? Właściwie nie wiesz. Nawet nie wiem, czy to się da kosić. Da się ale chyba. Da się raczej. Także będzie spoko akcja, bo sobie to by to owijał, nie? Takie małe pole sobie jedno zasieję po plonu. Myślę, że te nawet, co teraz jestem. Patrzcie, ludziska, jaka burżuazja u Urbana. Co?
Dobra, ja tu sobie jeszcze muszę poprzeczkę tam posiać. Jeszcze będziesz siał? No jeszcze mam jedno pole tutaj za twoim domem. Znaczy obok twojej, od twojej chałupy. Spok. Przesieję i będę kończył, nie? Już więcej chyba nie wiem. No jeszcze tylko siewy zrobię buraków, nie? Tą precyzyjnym. No ja robię siewy kukurydzy. Ja mam śludzisko tak przyzwyczajone z typowej, że muszę do Urbana jeździć na siewy. Pytam się, czym ci mam przyjechać siać? On mówi, ty nie bądź taki mądry, bo ja sobie przyjadę kajsem i ciebie pożyczę ten siewnik. Gdybyś chciał, mówię, kuźwa, ty byś chciał na wszystkim zarobić. Dobra, to już prawie skończyłem. Oki doki. Dobra, ciśniemy dalej z tymi siewami. Jak ja zasieję te dwa małe pola, to mi zostaną tylko te dwa duże i resztę tylko kukurydza, nie? Czyli trzy pola mi zostaje, jeszcze pięć No pola. nie, mi zostanie jeszcze jedno. Jedno, dwa, trzy, cztery pola. Cztery pola tym siewnikiem. Pięć, bo jeszcze muszę soję jedną zasiać. Mi tym siewnikiem zostaną te dwa. To spoko, przynajmniej będę lepiej wyrobiony, bo ja teraz jakoś będę. No kosty chyba robię. No właśnie, ty chcesz moją trawę? Nie. Znaczy zobaczymy ile będę miał, nie? Jak będę miał tam 20 molotów, to mi starczy. 20 mi starczy, spokojnie chyba. Jak myślisz? Mało. No właśnie. Nie, jeszcze nie będę. Znaczy ja ci mogę ją... 7 krów, nie? Mało. Mało krów? Mało balotów. No wiem. Ale mi się wydaje, że będzie więcej. To bym tam wziął od ciebie z 10. No to i tak muszę tą trawę siać, przysiąć. Bo mi przerośnie, nie? No. Więc podepnę zetura pod to i będę siał, nie? Kosił, przepraszam. Ale zarobi się te zetu, kurde, go nie. A ty jaką masz przyszłą sarkę? Wikona, nie? No, Wikona. Chciałem ją podpiąć pod 60, to trochę za duża. A ty masz zamiarkę? Nie. Grabiarkę będę sobie podpiąć pod 60. Mała jest. Właśnie... Miałem na Alek drogo, znalazłem sobie pająka, ale mówię nie będę pająka kupował, nie potrzebuję. Wiesz, pożyczyć zawsze masz, że nie. No wiesz, ja tą łąkę mam. I tak siada nie robisz, nie? No ja łąkę mam, bo mam, bo... Nie jest grabiarkę. Wtedy możesz to na biogazę do mnie wywozić, nie? Na biogazę i kit. O tym nie pomyślałem. Aha. Jakoś się będę teraz starał coś kupić łąkę to większą. Tam... Brunczkowski mówił, że sprzedaje. Eugeniusz. Zdzisław Amadeusz. No. Także sobie kupię tą łąkę. To jest tym, co koło niego tam robisz teraz. Nie? Ja wiem, ten pijak. No. Jak sprzedaje to już wziął, to... No warto. Tylko... Czy nie, kupić tylko w dzierżawę, nie? Wziąć. Kupić nie kupić. No. Sobie wziął w dzierżawę. Ty, wiesz co ci powiem, że jak się wyczuje ten siewnik, nie? Bo? Jak on bierze, to już można spokojnie nim siać. No. Po prostu zasieję te dwa małe poletko. Myślę, że dwa pola dam radę na odcinku zasiać, nie? Kukurydzy. To są takie średnie. No mi się wydaje, że tak. A ja w następnym odcinku co będę robił, myślę? Ja w następnym sobie robię siewy kukurydzy. No, muszę skończyć siać bez kitu. Kukurydza, buraki. No bo wita ludziska, ja z racji tego, że zwierząt nie mam, no to mleka nie mogę sprzedawać. Na ubój też nie sprzedam niczego. Więc muszę szukać zysku. No to żem pojechał do cukrowni. I żem podpisał kontrakt, że muszę ileś tam im, że przyjedzie na jesieni myszan i odbierze buroki.
Chyba są sezonie te zasięgi wraki, bo w tym to. Ty, powiem ci, że cenę mi nawet nie złą dali. Jedź mi z tym zeturem stąd. Jak ja będę teraz po ciebie robił. Dobra, to ja to lepiej na to. Słyszysz mnie jeszcze? Jak patrzę się w twoją stronę, to tak. Aha. Może ludziska trochę nierealnie zasieje, ale inaczej się nie da tutaj, bo zbyt długi zestaw mam. No się nie da po prostu, bo będę haczył, nie? Na razie nie myślę nad nowymi nabytkami, bo nowe nabytki mi są niepotrzebne. Na obecną chwilę to uznaję to za zbyteczne. Chyba że coś się rozdupcy, no to wtedy będziemy się zastanawiali. Największe obawy to mam przed 60, wiesz? Czemu? Bo ona taka, wiesz, to już jest mojego dziadka świętej pamięci sprzęt, to wiesz jak to jest z takimi starymi sprzętami. No, ciężko być. No, zresztą ty masz tego swojego strojtkę, to wiesz. O, coś tam porobisz. Człowieku, jak on tonę podnosił ostatnio. No widzę, że on podpięty cały czas pod paszowo stoi. No. No nie wiem, czy tej przyczepy to sobie nie rozumiem, bo to ciężar. W sumie 8 ton, 12 ton dalej jest. Masakra. Ty już się rozglądałeś na OLX-ie za kombajnem? Nie, a czemu? No bo teraz wiesz, po taniości możesz kupić. Nabyć jakiś używany. Kupi się. Czas. No, czas, ale zobaczysz jak to szybko minie. Zobaczysz jak to wszystko pójdzie ci w 30 sekund. To ja już tak mówię. Mam czas na siewy, ja patrzę do kalendarza, a tu tak. Ostatni termin na rzepak, ostatni termin na soję i co? No i poszli szybciej wściekli. O kurde. Myślę, że po to kupiłem taką mocny ciągnik. Czekaj, sobie zmienię tylko wygląd tutaj. O, od razu lepiej. Oświetlony, żeby on tak działał, nie? Ale powiem ci, że jest kowyrny ten siewnik. Ciekawa alternatywa. Ale duże te pole za siebie. Duże jest te pole tutaj. Które? No teraz, które to jest. A gdzie ty jesteś? Koło sklepu. Ale tego, co Mariusz siedzi. Czy Janusz. A. To Janusz teraz poszedł? Jak on patrzy, jak ja się jeżdżę. I flachę popija. To nie robić nie ma komu. Ja zatrobię, żeby do roboty się wzięła, nie? Tak. Mu krzyknę. Cześć, ja tam zajadę. Skurczybyk, żona go szuka, ty pod sklepem się. Grażyna? Mu. No kurde, ludzisko, widzicie? No, a już przemyślałem pierwszą inwestycję, wiesz? Jako? Muszę tura kupić. Jezu, sorry, ludziska za dźwięk, przeproszuję. I widzicie, to jest wada tego mikrofonu. Czemu to zrobiłeś? Przewróciłem mikrofon, nie słyszałeś? No, trochę tak. No, i machnąłem... Tak źle. Ale przepraszam, mea culpa. A co, taki wywrot jest? Tak. O kurde, wpierdzieliłem się w baloty u geniusza. Znaczy wiesz co, on jest mało stabilny, bo jest lekki sam w sobie, nie? Ale da się przyzwyczaić. A ty z jakiej odległości do niego mówisz? Jakieś 20 cm. I wiesz co, ja wcale głośno nie mówię. Ty nie masz tu posiana, nie? Nie. To dobrze, to ci trochę pojeżdżę.
Bo jakoś tu muszę ten. No, a ten. O czym ja mówiłem wcześniej? Nie wiem. No, a o konsoli do tura. Aha, no. Bo muszę kupić, bo tur się zawsze w gospodarce przyda. A że on tu jest na tym szybko złączu, no to chwila, moment, podczepię pod przewody i tyle, nie? No. To się nie muszę z nim jeździć cały czas podpiętym. Bo trawa ładna w tym roku. Co? Zdaje się, że trawa ładna w tym roku. Więcej tam balotów. Przecież około 30-40 nawet. Jeszcze u mnie będziesz miał. Wiesz co, ja nawet nie wiem, czy będę brał od ciebie. A na zielonkę nie chcesz? Na tą świeżą? Na kiszonkę. Może, że owiną ty, co? No spoko, nie ma zły pomysł. Kurde, ale ten silnik trochę jest kijowy, wiesz dlaczego? Czemu? Takie dziwne omijaki robi, ale nie to, że bokiem, tylko w środku coś puszcza. Może ścieżki technologiczne włączyłeś? No właśnie, nie, ale się psuje tak, co jakiś czas po prostu się włącza. Może ktoś chciał zrobić i... Dlatego. Ja teraz spojrzałem do ciebie i sobie pomyślałem, że muszę też kupić tą beczkę do gnojowicy. Bo niby mogę pożyczyć od ciebie, ale kto się nosi, ten się nie prosi. Muszę poprawiać mi jakieś trochę. To wisz. Ja se kupię, będę miał, będzie stała, będzie czekała na swoją kolej. No. Bo ja ci będę dawał baloty, bo ja ci będę dawał te trawę i zamian gnojowica i łobornik. No. No i pewnie kupię sobie konsolę do tura, kupię sobie łyżkę i widły, nie? Bo w sumie po co mi więcej? No i to palet, nie? A, no i poleciaka, rzeczywiście, o tym zapomniałem. No, ale pewnie w pakiecie też sobie kupię dłużycę jakąś, nie? Żeby coś transportować, nie? Bo ja tam sobie jakoś na tą starą przyczepę jakoś tam spróbuję pokłaść. A ja myślę, że sobie kupię. Ale to dopiero po siewach, wiecie, ludziska, bo to teraz człowiek zarobiony, nie ma czasu spojrzeć, zobaczyć, pomyśleć. Wcisnął mu jakiś kit i później będzie płakał całe życie. To przydało mi się też kupić jakąś przyczepę. A to na razie nie ma o czym myśleć. Tak, ja będę pewnie nową kupował, nie? Ja bym jakoś starą mi się przydało ogarnąć. Albo starą po taniości, do malowania. No właśnie. No to nie byłby głupi patent. No pomyślimy, zobaczymy, no. Pomyślimy, zobaczymy. Ale tur to na pewno będzie i to dość szybko kupiony, no bo tur się zawsze w gospodarstwie przyda. No. A to tutaj coś sąsiadowi pomóc. Coś podgarnąć na klepisku u siebie. Coś przewieźć, na przykład kamień wyoram. No. Czy Big Bagi przewieźć? No, Big Bagi przewieźć na paleciaku. Muszę się rozejrzeć, po ile tam będą mieli te. Nie są drogie. Nie są, tylko wiesz, na wszystko trzeba. 14 za pół litry. Za komplet z tymi, z akcesoriami? No. No bo co mi jest potrzebne? Potrzebne mi są widły, paleciak i łycha. No albo krokodyl, nie? Nie, widły wolę, wiesz. Widły wolę, bo krokodylem tak do obornika, nie? A co ja mam? No najwyżej co to jeszcze, wiesz co bym kupił, ale to dopiero przy tym. Przy załadunku ustrojstwo do tych. Takie specjalne są. Specjalne są adaptery do buraków i ziemniaków. Aha. W razie jakby mysza nie przyjechała czy coś, wiesz. Czy żeby podgarnąć to, żeby odseparować je od, wiesz, ten, od ziemi.
No ale nad tym będziemy się zastanawiali, ludziska, później. My w tym miejscu się żegnamy, bo zasiałem oba te pola soi. Także reszta pól, które będę obsiewał właśnie tym oto zacnym siewnikiem Unii. Unii, model Unia. Będą oczywiście na live'ach, a ja zachęcam do subskrybowania, łapkowania, komentowania, udostępniania materiału. Wbijajcie na fanpage, link w opisie oczywiście się znajduje, także link do kanału Urbana, także link do kanału całej pozostałej ekipy. Wpadajcie do Urbana, wpadajcie do mnie i trzymajcie się do następnego razu. Cześć! Na razie.